Cześć. W ostatnim odcinku czekaliśmy na źrebaczka marmolady. Już się źrebaczek od marmolady urodził. Ma na imię Lici, ale pokażemy wam go później. Bo na razie idziemy na bardzo długi rajd z kucykami. Więc to będzie około 5 km w jedną stronę. Do najbliższego miasta będziemy iść do pieszych, więc zapraszamy do oglądania. Ja wyjechałam na Fubusiu na oklep, bo tak mi będzie wygodniej. A idzie z nami jeszcze Mufina i Holka. A więc ruszamy. W jedną stronę będziemy szli cały czas z góry, ale w drugą stronę niestety będziemy szli pod górę. O, nasze konie, nasze ogiery, daj i Zafir. Jesteśmy na pierwszym skrzyżowaniu. Będziemy teraz szli drogą główną, a tutaj zobaczcie, jest ulica Podolin i taki mały znaczek Stajnia Podolin z takim małym dżipsiaczkiem. Także jak będziecie do nas jechać, to tam jedziemy. Teraz będziemy skręcać w taką fajną polną dróżkę, żeby tak cały czas nie iść ulicą, to będziemy szli sobie troszeczkę też po bardziej miękkim. Właśnie jedziemy tą polną drogą, a tam przed nami jakieś kozy, chyba kozy. Zobaczymy. No nie wiem, ale są markozy. Ajaju. Zobaczymy, co jeszcze spotkamy. No, mówiłam, ciekawe, co jeszcze ciekawego spotkamy. No i spotkaliśmy węża. To jest w sumie padalec, więc to jest w sumie szczurka. A to co? Zobaczcie, ten jest taki. O, moja waza. Piękny budynek. To jest sanatorium w Rostiszowie. No i króciutka przerwa na trawę. Kubuś wejdzie do kałuży, a to jest pytanie. Straszna woda. No, woda. Może następny. Dobra, przez rów może przejść. Super kołuś. Bardzo ładny widok i tutaj znowu to sanatorium.
O, spotkaliśmy koniki. Chyba się nas przywitał. Jedziemy sobie nadal tutaj. Tędy i zaraz wyjdziemy na taką już ruchliwą ulicę. Prawda, Kubuś? Właśnie wyjechaliśmy z Rostyszowa. Jeszcze przejdziemy przez tą ruchliwą drogę. Tutaj mamy takie pola. No i będziemy w Pieszycach. W ogóle Kuba przed chwilą, jak auto jechało za nami, Kuba nagle stwierdził, że auto jest za nim i on wtedy zrobi kupę. A to auto stało za nim dosłownie. I jeszcze jak potem zrobił tą kupę, to nie chciał się ruszyć. Jesteśmy już w Pieszycach i pójdziemy sobie do piekarni. Bo tam jest piekarnia. Aha. Także tu już jesteśmy tak typowo w mieście. Jesteśmy w piekarni. Tam jest zakaz wprowadzania psów, ale nie wiem, czy koni też. Kupiliśmy sobie coś do jedzenia, a teraz jedziemy do mojej babci na obiad, a kuzyki sobie pójdą do ogródka, sobie pojedą trochę trawy. Prawie jesteśmy na miejscu. A tu jest pałac. Taki dość duży, ale niestety nie można do niego wejść, pooglądać. Tu jest w środku. A tak to byśmy weszli z końmi. Jesteśmy na miejscu. Ogródek mały, ale jest. Już. Wracamy do domu. Był mój kuzyki w ogródku, a więc teraz wracamy do domu. Pieszyce, zaczyna się Rostyszów. Jeszcze trochę i będziemy w domu.
konie, które wcześniej już wam pokazywałam, i zrywaczek. O, nie widać zrywaczka. No, schował się, ale tam jest zrywaczek. Tu są dwa zrybaczki, jeszcze jest tutaj jeden. O, tutaj tam za drzewem. Ojoj! Dzień dobry. Jejku, jaki zrywaczek. Cześć, zrywaczek. Po drodze spotkaliśmy bardzo fajne dziewczynki. Jedna dziewczynka miała szczura na ramieniu i podobno z nim jeździ na koniach. Przedtem pokazywałam. Tam jest nasz kierunkowskaz. Jest już szaro, lampy już się świecą. Więc może dojedziemy jeszcze do domu przed... Chociaż nie wiem. A tutaj jest znak. Na znaku było pokazane, że mamy jeszcze 2 km. No więc idziemy. My poszliśmy sobie skrótem po schodach. Na szczęście szliśmy tylko w górę, ale pamiętajcie, żeby nigdy nie schodzić po schodach w dół z końmi. Bo w górę jeszcze dadzą radę, a w dół to już nie, bo mogą chcieć zeskoczyć. Już dojeżdżamy praktycznie do stajni. Halka tam przed nami, a my zasuwamy komuś tam w tą stronę, to ma takie tempo. Tamtą to szedł tak, tak, no nie chciało mu się, a w tą to zasuwa jak normalnie, nie wiem. Następnie puściliśmy kucyki na plac, żeby się wytarzały, później zjadły sobie pyszny meszyk i poszły na pastwisko. A to, co wam obiecałam, czyli rybaczka marmolady. Może widzieliście już na relacji? Ale zobaczcie tą piękną lici. Jest maski trójkolor. Jest przepiękna. A tu dumna mama. Zobaczymy jeszcze, co robią pozostałe rybaczki o tej porze. To jest już wieczór. Pójdziemy sobie do czekolady. Czoko. Weźmy.
O, sambunia sobie leży. Samba. To jest samba od czekoladki. I idziemy do Żelusia. Żeluś to mój ulubiony tegoroczny srebaczek. Oj, straszył się. A jajku. Żeluś. A tu mamy panią Anabel i panią Magnolię. Zobaczcie, jaka ona jest duża w porównaniu do Żelusia. Jest ogromna. Naprawdę piękna. A tu jest kto? Czesiek i Lady. No to ja się z wami żegnam. Do następnego. Pa, pa.